Kod to jest system programowy, moim zdaniem. To jest tak, ja mówiłem mniej więcej koło roku temu, jak powstawał kod, właśnie do pana kamery, że kod, mimo że pan Kijowski mówi, że nie, absolutnie nie zamierza tworzyć z tego partii politycznej, kod jest skazany na to, że w następnych wyborach będzie występował jako, może nie partia polityczna, ale ugrupowanie. I tu chcę powiedzieć taką rzecz. Kod jest to produkt pewnej garści polityków, którzy w tej chwili stracili swoją moc. Największy problem z kodem nie będzie miał Kaczyński, bo kod się wypala sam w sobie. Te protesty są sztuczne, dziwne, mało prawdziwe, nie napędzają fali ludzi, a ta fala ludzi topnieje. I powiem tak, kod zacznie być zagrożeniem dla Nowoczesnej, między innymi i dla Platformy. Być może stworzą koalicję. To by było dla nich najlepsze rozwiązanie, ale myślę, że kot na to nie pójdzie. Najwięcej po tyłku dostanie Nowoczesna przez kot, bo to nie PiS-owi kot zabierze głosy w następnych wyborach, a właśnie Nowoczesnej. Dlatego kot jest taką bakterią w opozycji, która zacznie zżerać tkankę opozycji, a nie PiS-owi. Przyszłość kodu? Przyszłość kodu to jest Sejm. Na pewno z tych wszystkich ugrupowań opozycyjnych, jak Platforma, jak Nowoczesna, kod ma największe szanse, dlatego że pójdzie na haśle niepolityczności, zbuntowania, znaczy ciężko powiedzieć na co zbuntowania. Poprzednia władza ma duże problemy, chociażby ostatnia afera z panią Gronkiewicz-Waltz. Kot się od tego wszystkiego odcina. Kot się wydaje taki święty i czysty. No i ma przez to szansę wejść do Sejmu. Mam nadzieję, że kot, chociaż do kodu mogą wszyscy dojść, bo to jest zbieranie się ludzi na ulicy. Więc i pani Gronkiewicz-Waltz też tam może podejść i być raptem w kodzie. Nie? A przez to, że jest aktywistką, to może bardzo szybko tworzyć jakiś zarząd tego kodu w Sejmie. Ja mówię trochę to z przekąsem, ale drodzy Państwo, cały czas trwa wojna polsko-polska. Ona jest coraz bardziej tragiczna w swych informacjach, w doniesieniach prasowych. Widzimy to sami. My już nie myślimy racjonalnie o naszym domu, życiu, o naszym miasteczku, w którym mieszkamy. My myślimy tylko, jak ktoś nienawidzi na przykład Platformy, albo jak ktoś nienawidzi PiS-u. Drodzy Państwo, zrobiono z nas wariatów i jeszcze raz wariatów politycznych. Zacznijmy patrzeć na to, co politycy robią i mówią, a nie na to, co się na nich mówi i szczeka się. I nie mówię to ani w jednym, ani w drugim kierunku. Mówię o tym, że powinniśmy się zastanowić. Ja dam jeden przykład. PiS zaczyna mówić coraz głośniej o tym, żeby odkupić akcje polskich banków i mieć większość w tych akcjach. Drodzy Państwo, można mieć gdzieś PiS, ale polityk, który zaczyna się nad tym zastanawiać, uważam, że już jest godny uwagi, pozytywnej uwagi, dlatego, że chyba jako jedyny kraj w Unii Europejskiej nie mamy większości w naszych polskich bankach, większości udziałowej. Dlatego musimy się zastanowić, bo nasze dzieci póki co ciężko pracują za granicą, a chciałyby być na pewno w domu, ale cóż dom jest warty, jeżeli w nim nie ma na chleb. Dlatego zastanówmy się, czy warto pluć na siebie nawzajem, bo ty jesteś za tym, a ja za tym. Ja proponuję, żebyśmy my, jako odbiorcy tej całej noweli politycznej, tragi noweli politycznej, żebyśmy zaczęli myśleć o sobie i zaczęli przypominać sobie jedną podstawową wartość, prawdę o politykach. Polityk to ktoś, kogo wybraliśmy, płacimy mu tęgie pieniądze za jego politykowanie i on ma obowiązek dbać o nasze interesy, a nie robić z siebie gwiazdę, celebrytę. Politycy są teraz celebrytami.
a nie ludźmi, którzy są odpowiedzialni za decyzje, które nas dotykają. Drodzy Państwo, nie dajmy się wariować, nie oglądajmy tych bzdur z lewa i z prawej. Zacznijmy od polityków wymagać. Jest to głos wołającego na puszczy. Wątpię, żeby ktokolwiek zmienił swój pogląd. Lepiej nienawidzieć, ale przez tą nienawiść zapada się nasz dom.